Siemanko widzowie, w poprzednim filmie prosiłem was o opinię, czy wrzucać te materiały codziennie, nawet jeżeli nie ma kontentu i nawet jeżeli będą po prostu krótsze, no i poczytałem komentarze i większość z was pisała, żeby dalej wrzucać, najbardziej łapkowane komentarze były też takie, żeby po prostu wrzucać codziennie, nawet jeżeli za dużo się nie zadzieje, więc możemy spróbować, możemy wrzucać te filmy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, widziałem też komentarze, które mówiły, żebym sobie odpoczął i tak dalej, żebym tam, że co dwa dni również będzie git, no ale po prostu wrzucajmy tak jak na razie i zobaczmy jak to wyjdzie. Później będzie przecież ta rozbudowa, powinna być ta rozbudowa powtarzalna 8.5 plus razy 10, więc wtedy kontentu na pewno będzie więcej, bo dzisiaj możemy ją zrobić tylko 3 razy, ale aktualnie to nawet nie mogę jej zrobić za bardzo, bo nie mam w klubie za specjalnie kart, ale spokojnie, bo w tym SBC poratują nas po prostu karty, które trafimy w nagrodach za rivalsy, bo nie chce mi się wierzyć, że nie trafimy zupełnie nic, co przybliży nas do zrobienia tego SBC przynajmniej raz, no a później to sobie wiadomo polecimy z tego, co trafimy. Standardowo, drogi widzu, jeżeli materiał ci się spodoba, to łapę do góry możesz, byku, zostawić. Możesz zostawić subskrybera, ale nie musisz, tam twoja skromna decyzja, jak chcesz to zostaw, jak nie to nie. Sprawdzaj linki w opisie, jest fajniutki Discord, masny Instagram. Instagrama tu naprawdę bardzo polecam. O co, jak to nie mam uprawnień do skorzystania z tej funkcji? Dobra, udało się, gold mi się skończył i musiałem kupić nowego, ale wracając, to zostaw łapkę w górę, sprawdzaj linki w opisie, Discordzik fajny, Instagram, bardzo polecam Instagrama, naprawdę Instagram spoko, no i TikToka też możesz zobaczyć, też jest link w opisie, a my tutaj oczywiście weźmy nagrody niewymienne, bo więcej paczek, więcej kontentu, więcej otwierania, no i mamy jeszcze pika za ligę elitarną, 1 z 5 TOC lub Inform 83+, no tu chyba nic dobrego wypaść nie może, no właśnie, Robertson 88 jako najlepsza karta, ale też taki nie najgorszy foder. Wiadomo, mogło być dużo gorzej jak za tego pika, za ligę elitarną, ale nie będę narzekał. Przejdźmy do paczek, bo dostaliśmy naprawdę potężne bomby. 2 za 100 mamy i 2 za 5 dych. No i 2 z 2 rzadkimi piłkarzami. A to są bez gwarancji overola jednak? Ojojoj, ja myślałem, że niewymienne będą z gwarancją overola, ale dobra, dobra, zobaczymy, czy coś ciekawego będzie. W tej z 2 rzadkimi nic. Przyszedł czas na pierwszą za 50. Jest Team of the Season. Jaki z Nigerii? Kto to będzie? Bo zapomniałem jego nazwiska. 2 Keme 92. Bardzo dobrze, ale poza nim też by się przydał jakiś wysoko oceniony grajek. No, no nie, 8-4, ale to mam nadzieję, że wymienny duplikat, no, no i coś pięknego, no i można podmienić, można wystawić. Paczka za 50 tysięcy numer 2. Za 100, no tu coś musi dać, jakieś chociaż 5 kart wysoko ocenionych bym chciał, naprawdę. No może trochę dużo, ale 5 kart wysoko ocenionych, jak na przykład ten Rise 92, to byłoby naprawdę coś, co pomoże nam, a raczej umożliwi nam w ogóle zrobienie tych rozbudów 50, jakie 50, 10 razy 85+. No mamy tylko Rise'a 85, 84, no nie ma żadnych duplikatów i żaden shapeshifter się nam tutaj nie schował. No, trochę przyps, ale mamy jeszcze jedną, nie? Mamy jeszcze jedną. I w środku jest karta specjalna, jest brak wyciszenia telefonu. Jest to Bernardo Silva, 9-4. No, zwiastuje to, że będzie w tej paczce jeszcze jakaś karta specjalna, prawda? No, kto tak spami? O, Ter Stegen 90, dobra, też ujdzie. Parę 8 trójek, bardzo dobrze. No nie ma shapeshiftera, żaden się nie schował. 2 duplikaty, proszę powiedzcie, że wymienne, to sobie sprzedam, no. No nie sprzedam, nie sprzedam, ale spokojnie, jeszcze możemy kupić paczkę ze sklepu, a raczej zaglądnąć do paczki ze sklepu za 7,5 tysiąca, bo nie zaglądałem. No i ogólnie na następny odcinek trochę tych paczek otworzę, żeby zrobić ważne mecze, bo wyszły ważne mecze, a ja w tym momencie stoję trochę krucho z czasem, więc no za bardzo tego nie zrobię, ale w następnym odcinku na chillu ważne mecze zrobimy. Dzisiaj trzaśniemy te rozbudowy i będziemy liczyli i shapeshifter pika jeszcze trzaśniemy przynajmniej jednego. I będziemy liczyli na to, że po prostu wypadnie tutaj, że wypadnie tutaj shapeshifter CR7 albo to Mbappe, żeby ten skład 198 był gotowy. No a ja przejdę do robienia tych rozbudów. Zrobię chyba najpierw jedną i otworzymy sobie od razu tą paczkę, bo no jak sami widzieliście, z foderem jest giga krucho. Mamy paczkę numer 1. Jest 87, jest 87, bo w poprzednim materiale nie zauważyłem, i w piku shapeshifter przepaliłem chyba skład 87 i dużo z was o tym pisało w komentarzach, także
No także sorry, no trochę kart zmarnowałem, ale no po prostu nie zauważyłem. Nie wiem, jak mogłem tego nie zauważyć, ale musicie mi uwierzyć, że nie zrobiłem tego specjalnie. No a teraz specjalnie trafmy kartę specjalną o wysokiej ocenie. Francuz Mbappe oczywiście, że nie. Bernardo Silva 94, którego chyba nie przepaliłem w tym SBC. No nie pamiętam, no jak nie przepaliłem, to przecież wyskoczy w duplikacie, ale może Shapeshifter CR7, no nie, Shapeshifter San Giuste, ale okej. Przepalmy sobie to kolejną paczkę i spróbujmy szczęścia jeszcze raz. Paczka numer 2 w tym momencie jest przez nas odbierana. No i ogólnie to ten Robertson w sumie jednak się przydał za ten, za tą ligę elitarną, więc naprawdę nie można na niego narzekać. No a jeżeli z tej paczki wypadnie ten Mbappe albo CR7, to ten Robertson za ligę elitarną będzie totalnym game changerem. Ale najpierw odbierzmy sobie tego Bilwę, którego mieliśmy w duplikacie. O tak, i otwórzmy sobie paczuszkę numer 2, później paczuszka numer 3 i może pykniemy meczyk jakiś. Food Champions sobie. No a później zrobimy kolejne SBC, kolejne paczki, jakiś pik i co? Bernardo Silva po raz kolejny. No nie wytrzymam, dwa razy z rzędu. To jest hit. Ale może poza Bilwą będzie Shapeshifter CR7, którego oczywiście nie ujrzymy. O, ale fajna paczka. A ta paczka to mi się bardzo podoba. Trzy te karty z Libertadores, łatwo będzie je do zgrania wdupcyć. No i wysokie oceny, także naprawdę spoko. No i mimo, że zmian w składzie za dużych w tym momencie nie będzie, to pyknijmy jeden meczek Food Champions. Ty, nie możemy? Co? Nie, no możemy, możemy, dobra, nieważne. Prawo gry w finałach wykupione i ciśniemy sobie z meczosem. Jeden meczos standardowo, takim składem, bez zmian, bo nie było co zmieniać. No i zobaczmy rywala, po prostu zróbmy jakąś deklasację, zabawmy się po prostu tymi kartami i jakąś szybką wygraną miło by było przypisać do naszego konta. Nazwa składu Legia, Hazard w ogóle, to nie wiem dlaczego nie jest zmieniona pozycja, ale okej, może tak lubi. No ciekawie to wygląda, ale mam nadzieję, że szybko pójdzie. Tutaj nie dlatego, że mam nadzieję, że szybko pójdzie, że gościu już jest jakiś słaby czy coś, tylko po prostu jak szybciej ten mecz pójdzie i tak dalej, to wiecie, to po prostu więcej czasu będę miał. Bo czasu mam ogólnie mało, już 1-0, o proszę, szybciutko. Lewandowski do Osmana, ale tutaj idealnie na zielonym, cóż za petarda. No 2-0 w czwartej minucie, widzowie, no chciałem, żeby było szybko, mam nadzieję, że jeszcze jakąś brameczkę uda się załadować i zmusić przeciwnika do rage quitu. No bo zobaczcie, że tak kurczę, bardzo swobodnie mi idzie ta gra i jak chcę jakąś fajną sztuczkę wykonać, coś tege z szmege z fonfą, to praktycznie za każdym razem się to udaje. Zagrajmy do Neymara, o proszę bardzo, i lobikiem, kurde za dużo, ale widzicie, bardzo ładnie Ronaldinho, to jest właśnie ten zawodnik. On po prostu nawet klatą, przyjęciem klatą potrafi zgubić przeciwnika. Zróbmy wciepolda do Dembele. No, kurde, czułem, że bramkarz to wyjmie, ale piłkę mamy nadal, prawda? To możemy coś zamieszać. Cordobą na przykład. Zagranie do środka do Neymara, ale Dembele... Słupek? Myślałem, że to wejdzie, ale jest jeszcze Robercik Lewandowski. No też to... Kurde. Nie mogę strzelić bramki teraz. No to Ronaldinho po takim rajdzie może się odbić od bramkarza i wpaść pod nogi Lewandowskiego. No może, czemu nie może? Jak może? 3-0, 18 minuta. Dobra, Rainbow Neymarem. Ej, ale tutaj nam sprzedał ciosa, ale pauza jest. A chciałem wolnego wykorzystać. Kurde, no i już rage quit? Ja wiem, że chciałem szybciej ten mecz skończyć niż powiedzmy standardowy mecz, ale no chciałem jeszcze tego wolnego sobie uderzyć, nie? Tym Robercikiem. No ale dobra, no mamy wygraną pierwszą Food Champions, szybko poszło. No i możemy przejść dalej do robienia kontentu. No jeżeli trafimy w sumie jakiegoś CR7 Neymara, znaczy nie Neymara, tylko CR7 albo Mbappe, to pykniemy jeszcze jeden meczyk, bo wtedy skład 198 już na pewno wleci. No nie widzę innej możliwości, bo naprawdę no brakuje tak niewiele już. Ten CR7 to by chyba już robotę całą zrobił, nie? Mbappe tak samo, tylko trzeba było to jakoś ładnie poukładać, no ewentualnie jednego typa na ławkę kupić. Zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery karty 99, przepraszam, jakie 5, cztery karty 98, no to jakbyśmy trafili tego CR7, to jest 99, no Mbappe może by sam nie zrobił roboty, ale no jeszcze jakieś 98 byśmy kupili i no powiedzmy, żeby było, nie? Te karty 98 aż tak drogie nie są, więc te 400 kilka tysięcy, które mamy na koncie,
powinno wystarczyć, no ale teraz trzeba skleić kolejną tą rozbudówkę, nie? Kolejną rozbudówkę 85 razy 10. No i mamy ułożone, mamy paczkę do odebrania, więc paczkę odbieramy. I ogólnie to widzowie jeszcze jedna sprawa, bo na Ben Yedera mówiłem, że muszę tylko jeden mecz Brazylią wygrać i będę miał wystarczająco słapów, ale... ale okazało się, że coś źle policzyłem i muszę wygrać jeszcze te mecze Belgami, nie? W tym... online. O kurde, Bilwę nie przepaliłem, zapomniałem. To skoro zapomniałem tego Bilwę przepalić, to trzeba gdzieś go oddać, więc oddajmy go do pierwszego shapeshifter pika dzisiaj. No i motocykl mamy zrobione. 84. Oczywiście przepalamy tutaj tego Bilwę i tam jakieś placki, reszta to nieważna. Tam jakieś 8.5.1 chyba był. 8.3 też coś tam było, jakieś 8.2 były. No ale mamy shapeshifter pika, który może nam przynieść kartę zacną, a przynosi nam kartę... no chciałem powiedzieć również zacną, ale ten Atal to do zacnych zawodników ani trochę, wydaje mi się, że nie należy. Ale mam jeszcze paczkę 85 razy 10, ostatnią dzisiaj, więc może tu, chociaż jakiś wysoko oceniony foder by dało, to by było naprawdę spoko, chociaż tyle bym chciał. No chociaż same karty powyżej 90, a ta co wypadnie, ta co wyskoczy, to kurde, nie Mbappe, myślałem, że Mbappe, ale chciałem, żeby wyskoczyła chociaż 9.6, jest 9.4 Lafont, ale może być jeszcze CR7, tutaj wiadomo, nie, no jest Pepe. No okej, no nie ma tragedii z tej paczki, nie jest najgorsza, nie jest naprawdę najgorsza. Tego gulasza wypadałoby gdzieś jeszcze oddać, zaraz sobie sprawdzimy gdzie. No ale wracając do tego, co jeszcze wcześniej mówiłem, bo mam wrażenie, że nie dokończyłem, że tego Ben Yedera w tym dzisiejszym odcinku po prostu nie odbierzemy, bo no nie ma szans, żebym zrobił 27 żetonów letniej wymiany, gdyż źle policzyłem i po prostu no muszę zagrać wszystkie swapy, żeby go odebrać, nie wystarczą mi tylko te swapy z Brazylii. Chociaż jak mówię o tym teraz, to w mojej pamięci odblokowało się wspomnienie, że o tym już mówiłem, więc przepraszam. Ale możemy zrobić rozgrzewkę FUT23, bo jest do zrobienia. I tu chyba trzeba było same brązowe karty, z tego co pamiętam. No właśnie, i pika 84+, dostaniemy w nagrodę, więc szybko, automatycznie, brązowe karty, nawet jak da tu rzadkie, mnie to nie interesuje, mi tego nie szkoda. Wrzućmy tutaj jakiegoś tego ziuta, tutaj może być ten. Tutaj możemy dać tego, bo i tak nie ma tych rozbudów grindowalnych, wiecie których, 5x75+, żeby grindować. Myślałem, że będą, nie ma. Srebrne karty w moim klubie nadal są, także na pewno w przyszłości posłużą do przepalania o powtarzalne rozbudowy, jak wyjdą. No i zobaczmy, co w tym piku, nie? Później sobie tego gulasiego gdzieś oddamy. O, Suarez 96. To bardzo dobry pik. No mogłem wyciszyć ten telefon. Kurde, znowu zapomniałem. A przecież już w tym odcinku ze dwa razy było słychać, że zapomniałem go wyciszyć, ale już wyciszyłem, na spokojnie. No i tak przed zakończeniem tego odcinka jeszcze by coś wypadało zrobić, jeszcze coś można by było skminić, bo na koniec odcinka wiadomo, że zrobimy tego pika shapeshifter i jak będzie 95+, to zrobimy kolejnego. O, no to się nie opłaca, to SBC się totalnie nie opłaca, bo to jest piłkarz 86+ do wyboru. No sami zobaczcie, co jest teraz do trafienia, więc bardziej się chyba te shapeshifter piki opłacają. Zróbmy jednego pika 82+. Zróbmy jednego, no czemu by nie zrobić? Dawno tego pika nie robiłem, nawet bardzo dawno tego pika nie robiłem. Trochę właśnie tych non-rerów z takich lig plackowych mi zostało, a rzadkich kart przecież natrafialiśmy w nagrodach za rivalsy, więc jednego pika sobie zróbmy, takiego 8-2, no i później tego pika shapeshifter już na koniec odcinka, bo nie ma co za bardzo przedłużać, po co. Mamy Pickensa zrobionego, prawie przepaliłem kartę z Belgii i prawie by mnie to bolało, bo był to jakiś rzadki zawodnik, taki wiecie, takim, którym można w tych słapach pograć, a ja nie wiem, czy mam 8 niewymiennych z Belgii, więc jakbym przepalił, to naprawdę byłoby mi przykro, a w tym piku jest mi przykro, że tak słabo, no przyzwyczaiłem się do lepszych pików, szczerze mówiąc, ale okej, 8-4 też nie ma tragedii i przejdźmy do shapeshifter pika, 1 z 3. No i wiadomo, jak odda 95+, to jest ten pik na koniec odcinka, co zawsze robimy. Tutaj żeby nie było, to powiem jeszcze raz, że to jest ten pik, co robimy zawsze na koniec odcinka. Jak będzie 95+ shapeshifter, to następnego robimy. Jak w następnym będzie 96, to jeszcze jednego. A jak w trzecim 97, to robimy, dopóki nie będzie karty niżej ocenionej niż właśnie 97. Także ja się zabieram za klejenie pierwszego. Giga namiętko ten pik zrobiony, także odbieramy oczywiście i sprawdzamy, czy będzie 95, czy może nawet wyżej. No wiadomo, że przecież może oddać na jakiegoś CR7, jakiegoś Kante shapeshiftera, przecież nikt się nie obrazi. No ale nawet nie ma 9.5, nawet nie ma 9.4, jest 9.3.
Okej, okay, no spoko. Także widzowie, w tym materiale to by było na tyle. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o takich krótszych formatach i o takich formatach, w których no za bardzo nic specjalnego się nie zadziało, nie? No ale pytałem was w komentarzach w poprzednim filmie, no i sami chcieliście coś takiego. No mi się nie nagrywało w sumie tego źle, mimo że nic nie trafiłem, to jestem gotów to wrzucić, bo wiem, że film, mimo że nic nie ma, to będzie naprawdę dobry. No i co? Mogę dać spoiler dla tych, co do końca zostali, że w następnym materiale trochę kasy wydam na te paczki za 7,5 tysiąca, żeby karty do ważnych meczy trafić. Zrobimy rozbudowy i inne rzeczy zrobimy, ale jakie inne rzeczy, to wpadnij jutro i się przekonaj. Pozdro dla ciebie, drogi widzu, łapę w górę zostaw, jeżeli ci się spodobało. Jeszcze raz zachęcam, linki w opisie, zobacz. Instagram fajny, polecam serdecznie. I siemanko, może do jutra. Najprawdopodobniej tak. Hej!